właśnie jestem przed hotelem Sierra Grande Hotel, Sierra Grande Hotel Patong, gdzie doba kosztuje 6, nie przepraszam, doba, tydzień czasu w tym hotelu to jest 600 zł obecnie. Gdyby ktoś chciał przylecieć tutaj od 7 stycznia do 14 stycznia 2022 roku, to tutaj Sierra Grande Hotel, normalny hotel, możecie sprawdzić sobie na Bookingu. Na Bookingu cena, ile mówiłem? 630 zł za 7 dni, tak? No, w hotelu. Tu jest jakiś kolejny hotel, nazywa się Patong Hotel, ale to ciężko znaleźć chyba na Bookingu, bo coś tylko tak na sekundę wrzuciłem takie coś, to wiadomo, Patong Hotel to jest jakby dużo takich Patong Hoteli, ale pisze New Open, nie wiem czy to jest właśnie nowiutki hotel, możliwe, choć nie jestem pewny, albo jest po prostu ponowne otwarcie tego hotelu po rocznej przerwie, albo w ogóle nowy hotel, który po prostu jest wybudowany nowo, nie wiem, muszę tam wejść, zobaczyć jak to wygląda i jakie tam są ceny, bo na Bookingu nie wiem jak na razie znaleźć w ciągu tam pierwszej minuty, którą wrzuciłem na Booking, nie widziałem tego hotelu, nie wiem jak go znaleźć, ale jestem przy nim, więc mogę wejść do środka, zobaczyć co i jak, ale ten Sierra Grande Hotel wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie, piękne palmy przed hotelem, przyciemnione szyby, no normalny hotel, po zdjęciach w środku na Booking też wygląda bardzo ładnie, no i kosztuje 600 zł na tydzień. Idę zobaczyć pokój, jak wygląda. Taki pokoik, tutaj jest jedno duże łóżko i to jest za jakieś 80 zł za dobę. I tutaj może być połączenie z drugim pokojem, gdzie jest no po prostu znowu łóżko. Tam są dwa łóżka akurat z drugiej strony. I tak wyglądają pokoiki. Szafka, łazienka. I tu właśnie jesteśmy w pokoju, gdzie tu było połączenie. I możemy mieć dwa takie pokoje z dwoma łazienkami. No tu widok taki średni, ale jest balkon. Jakby co? Widok, no taki normalny, jakiś tam, no to był ten brzydki teraz budynek, ale takie ceny, okej. Okay. Byłem właśnie teraz w tym hotelu, w pokojach zobaczyć, no pokoje takie, no normalne, małe w sumie pokoje, ale 650 batów za dobę teraz jeszcze, tutaj rozmawiałem z panem, czyli można mieć pokój albo z jednym dużym łóżkiem, albo pokój z dwoma łóżkami, takimi trochę mniejszymi, za 650 batów, to jest 70 parę złotych, czyli 70 parę razy 7 dni, to jest w ogóle 500 coś złotych za tydzień. Ale nie wiem, czy tutaj w tym hotelu Sierra coś tam nie byłoby troszkę lepiej. Nie wiem, nie chcę mi się tam teraz chodzić, zobaczę, widziałem w sumie na internecie. Nie wiem tylko, czy oni mają basen tutaj, ten Sierra, bo na którymś piętrze w tym hotelu właśnie, w którym teraz byłem, jest basen. Pan chciał jeszcze mnie zabrać na basen, pokazać jak wygląda, ale mówię, dobra, sprawdzę sobie już w internecie, bo można ich znaleźć na Agoda, ale powiedział mi, że przez Agoda ich pokoje są po 800 batów, czyli jakieś prawie 100 zł. A jak bierzemy bezpośrednio u nich, to jest około tam 80 zł, czyli 20 zł za dobę mniej. Niby 150 zł tygodniowo, nie ma dużej różnicy, ale jak się już tu jest, to po co brać w sumie przez internet, jak można sobie podejść i po prostu zabukować. No, ale ja jeszcze chodzę, jeszcze patrzę, jeszcze się rozglądam, ale żebyście wiedzieli, jaka jest cena obecnie pokoi w Patong w Tajlandii, na Phuket, no to ceny dalszej części, bo to jest taka trzecia strefa już od plaży, tak? Trzecia linia. Od plaży to są pokoje po 500-600 zł za tydzień. Czyli w Polsce są hotele po, tylko że wiadomo, no nie z takimi słabymi pokojami, bo to są, znaczy to nie są słabe, to są takie normalne, zwykłe pokoje, tak? Troszkę malutkie właśnie. Chciałbym trochę większy. No to
No to w Polsce potrafią być hotele za dobę po 200, 300, 400 zł. No w Warszawie to już w ogóle 300 zł za pokój to taka w sumie norma. Thank you. 300 zł za dobę, a tutaj mamy 500 zł za tydzień. Dobra, idę jeszcze po tylko ananasy takie malutkie. Takie małe ananasy są po prostu tak pyszne tutaj, że jak ostatnio mówiłem coś o owocach na story, wrzucałem takie info, że niektóre owoce smaczniejsze były na Zanzibarze. I to chodziło mi w sumie bardziej o to, że były czasami bardziej słodkie, bardziej takie dojrzałe. Tak te ananasy akurat, te ananasy malutkie, one są dosłownie takie ananaski. I są już fajnie obrane i w ogóle przygotowane do jedzenia. To są po prostu tak pyszne, że no nie da się ich najeść. I can't get enough. I can't get enough. Ostatnio nauczyłem się tego zwrotu i akurat fajnie tutaj pasuje, że mam ciągle braki właśnie w tych ananasach. Ciągle mam ich, ciągle jest ich mi mało. Ciągle chętnie jadłbym ich więcej. Dobra, znowu muszę przeskoczyć przez zabarykadowane wejście. Biorę ananasy i spadam stąd. Mam już właśnie te ananaski, o których mówiłem. Jeszcze tylko sekundkę przejdę przez barykadę. Przejść przez barykadę, bo tutaj wejścia nie ma, no ale przecież nie będę łaził naokoło, jak tutaj pierwszy z brzegu właśnie, pierwsze stoisko, to jest właśnie to, na którym są te przepyszne ananasiki. Zobaczcie, one są takie małe, i są tak pyszne, po prostu są takie słodziutkie, są takie chrupiące te ananasy, no niesamowite, naprawdę, są tak pyszne, że można je jeść każdego dnia w takich ilościach, cała reklamówka. To naprawdę wcale nie jest za dużo. Zapłaciłem za tą reklamówkę tych ananasów 120 batów, to jakieś 13-14 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. No to naprawdę są takie, no dwa ananasy, no, takie normalne kupione w Polsce. Duże ananasy, to powiedzmy, że to są dwa. Sorry! Musiałem przebiec przez ulicę. Więc nie pamiętam już, ile kosztują ananasy w Polsce. Czy takie dwa ananasy to mniej więcej koszt 13-14 zł? 7 zł za ananasa. 7 zł za ananasa. No nie wiem, może tak, ale jakość tych ananasów, tych malutkich, do tych ananasów w Polsce to po prostu w ogóle nie ma co porównywać. Więc w ogóle cena tutaj nie gra roli. Bo te są tak pyszne, że po prostu masakra. Kupiłem jeszcze teraz przy ulicy za 30 batów taką dużą tackę. Patrzcie, ile tu jest kawałków mango. 30 batów to jest 3,60. Za 3,60 kupiłem mango obrane już. Tak samo jak te ananasy obrane już takie gotowe. W lodzie one były. Prosto takie do jedzenia, że nie trzeba się nic bawić, obierać ani nic robić. Tak samo te ananasy, te mango też już jest obrane ładnie, bez pestki, bez niczego, bez skórki. Za 3,60, więc no za 3,60 tu jest, nie wiem, czy to są dwa ananasy, dwa mango, czy jedno, może, kurde, jak jedno to naprawdę bardzo duże, a jak nie to dwa mniejsze. Jest bardzo dużo w ogóle owoca za 3,50, także no i smak tego mango jest też naprawdę przepyszny.